Cześć, to Piran. Z góry przepraszam za trzęsący się obraz, ale oczywiście nie zabrałem statywu. To jest moje dziwne ognisko, które jest połączeniem chyba trzech różnych ognisk. Po pierwsze, z dołu mamy dziurę, z której wysypuje się żar z głównego ogniska, który podgrzewa nasze ziemniaczki, które powoli się podgrzewają, zaraz się oparzę. No, jest w miarę ciepło. Pewnie będę musiał trochę przesunąć je w dół, ale mamy dużo czasu. Zasadniczo ognisko składa się z trzech grubszych bali. Jak widzicie, dwa są położone tutaj na dole. Zrobiliśmy podpórkę i na górze leży trzeci, troszkę grubszy. To jest akurat zaczerpnięte z ogniska typu Rakovalkea, czyli fińskiego ogniska, które ma się bodajże palić całą noc, jeśli dobrze zrozumiałem, na czym to polega. Generalnie pomysł jest taki, że teraz wkładamy trochę mniejsze patyki tutaj, żeby powstał nam żar. Przy okazji pali się też to górne polano, które daje nam trochę więcej ciepła, bo póki co jest w miarę chłodno. No cóż, życzcie nam smacznych ziemniaków i miłego dnia.